czy można być impersonalnym do ludzi i can we be impersonal against the people? I mieć personalny związek z Krishną. And to have a personal relationship with the Krishna? Często się spotyka w życiu po prostu duchowym, że ktoś mówi, że nie musi mieć związku z innymi ludźmi, ale może nawiązać po prostu personalny związek z Krishną. Yes, because some people I met, they usually say that you can have an impersonal contact with the people, but you can have a personal contact with the Krishna. Is that possible? I never heard that. Nigdy o tym nie słyszałem. I don't know who would say such a thing. Nie rozumiem, kto mógłby takie rzeczy powiedzieć. But the impersonalists. Ale impersonaliści. They are also not impersonal with people. Oni w sumie też nie są impersonalistyczni w stosunku do ludzi. Usually they're very personal. Zazwyczaj są bardzo personalni. Only that they do not emphasize the supreme personality. Tylko że oni nie podkreślają mocno najwyższej osoby. And people are indifferent. A ludzie, którzy są obojętni. Then they have not much understanding of. To znaczy, że nie mają zbyt wiele zrozumienia. Of the sweet will of Krishna. O czym jest słodka wola Krishna. You see, last not least, it all depends on the Supreme Lord himself. No, w końcu wszystko i tak zależy od samego najwyższego Pana. He knows what's going on. On wie, co się dzieje. And he sees how honest the person. I on widzi, jak osoby, w jaki sposób, czy one są szczere, czy nie. Jak wygląda ich szczerość. I may not know. Mogę tego nie wiedzieć. But Krishna knows. A Krishna wie. So everybody goes to so many faces. Więc każdy udaje się do tak wielu osób. Fortunately. Na szczęście. Krishna knows our heart. Krishna zna nasze serce. And he does the right thing for us. I on czyni właściwą rzecz dla nas.